Mamy takie wyrażenie, r do potęgi 2 trzecie razy s do potęgi trzeciej i cały ten iloczny podniesiony do, do potęgi drugiej, razy pierwiastek z 20 razy r do czwartej razy s do piątej. No i naszym zadaniem jest uprościć to wyrażenie. Jak zwykle zachęcam cię do zatrzymania tworzenia filmu i do podjęcia samodzielnej próby rozwiązania tego zadania, zanim zobaczysz moje rozwiązanie. No, jak ja bym to zrobił? No, trzeba tutaj po kolei wszystkie te. Czynniki upraszczać. No zanim, zacznijmy od tego pierwszego, bo to wyrażenie wyraźnie składa się z dwóch takich czynników. Zajmijmy się najpierw tym pierwszym. Tutaj mamy iloczyn dwóch wyrażeń podniesiony do jakiegoś wykładnika. No to wiemy, że to jest to samo, co każde z tych wyrażeń oddzielnie podnieść do tego wykładnika, a potem je pomnożyć. Czyli to będzie to samo, co r do potęgi 2 trzecie i do potęgi drugiej podniesione razy. S do potęgi trzeciej i podniesione do potęgi drugiej. No to na razie tak to przekształciłem. Dobrze. Teraz zajmijmy się tym drugim czynnikiem tutaj. Tym, który teraz tutaj na zielono obramuję. Pierwiastek to jest to samo, co podnieść do wykładnika jedna druga. Więc ja to sobie zapiszę w tej postaci, że napiszę, że to jest to, co pod pierwiastkiem do potęgi jedna druga. Przy okazji, żeby nie tracić czasu, tutaj przekształcę to, co jest pod pierwiastkiem również. Mamy tutaj na przykład czynnik 20. Czynnik 20 wygodnie jest zapisać jako iloczyn 4 razy 5. Dlaczego tak? No dlatego, że jak chce wciągać pierwiastek, to pierwiastek z 4 się łatwo wyciąga, bo pierwiastek z 4 to będzie 2, czwórka jest kwadratem dwójki. Więc wygodnie to zapisać w postaci 4 razy 5, czyli jakieś liczby, która jest kwadratem, liczby całkowitej. No i razy to, co zostaje, tak 4 razy 5 daje 20. Razy R do czwartej to przepiszę bez zmian. No a s do piątej też zapiszę w postaci iloczynu dwóch takich czynników, z których z jednego łatwo się wyciągnie pierwiastek i napiszę, że to jest s do czwartej razy s. No bo z s do czwartej łatwo będzie wyciągnąć pierwiastek, jak się za chwilę przekonamy. No a pierwiastek, tak jak powiedziałem, zapisuję w postaci, że to jest całe to wyrażenie do potęgi jedna druga. To jest inny sposób zapisania tego samego pierwiastek. Z czegoś to jest to samo, co to coś podniesione do potęgi 1 druga. Dobrze, no to teraz upraszczamy. Po kolei wszystkie te czynniki będziemy upraszczać. r do potęgi 2 trzecie i do kwadratu to jest to samo, co r do potęgi 4 trzecie. Dlaczego? No dlatego, że jak mamy jakieś wyrażenie podniesione do jakiegoś wykładnika i wynik tego potęgowania jeszcze jest do jakiegoś wykładnika, to to jest to samo, co tę podstawę podnieść do wykładnika, który jest iloczynem tych, tych potęg tutaj. Czyli to będzie R do potęgi 2 trzecie razy 2, czyli do potęgi 4 trzecie. No i analogicznie tutaj S do potęgi trzeciej, a potem jeszcze do potęgi drugiej, to jest S do potęgi 3 razy 2, czyli to jest S do potęgi 6. Dobrze. No i teraz tutaj mam iloczyn kilku czynników i całość podniesiona do jakiegoś wykładnika. No to podobnie jak tutaj zrobiłem, to zrobię teraz z tym wyrażeniem, to znaczy napiszę, że to jest. Iloczyn tych czynników, z których każdy jest podniesiony do potęgi 1, druga. czyli będę miał 4 do potęgi 1, 2, razy 5 do potęgi 1, 2, razy r do 4 do potęgi 1, 2, razy s do 4 do potęgi 1, 2 i razy s do potęgi 1, 2. Każdy z tych czynników oddzielnie podniosłem do potęgi 1, 2, a potem je wymnożyłem. i to jest to samo. No dobrze. No to na razie tu z tym nic nie będę robił, po prostu przypiszę. R do 4 3 razy S do 6 No a tutaj troszkę sobie uproszczamy. Może zaczniemy od tego. 4 do błędnej na druga, no to jest pierwiastek z 4, czyli to jest po prostu 2. Wcześniej tutaj zapisałem to jako iloczyn, żeby było łatwo to wyciągnąć. 5 do błędnej na druga, no to już się nie uprości, ale można to napisać na przykład w innej postaci. Na przykład napisać że to z pierwiastek z 5 po prostu. To już jest kwestia estetyki, która z tych postaci nam się bardziej podoba. Dalej, może użyję innych kolorów. Czyli tutaj mamy r do potęgi czwartej i do jednej, drugiej. No to to jest pierwiastek z r do czwartej, czyli to jest r kwadrat, albo inaczej można na to popatrzeć w ten sposób, że to jest r do potęgi 4 razy jedna, druga. Cztery razy jedna, druga to jest 2. Jakby na to nie patrzeć, dostajemy r do potęgi drugiej. Następnie mamy s, do potęgi czwartej i potem do jednej drugiej, no to dokładnie tak samo jak poprzednio, to będzie po prostu s do kwadratu. No i na końcu mamy s do potęgi jedna druga, to jest to samo co pierwiastek z s, mogę tak to napisać. Dobrze, no to co tutaj możemy dalej z tym wyrażeniem zrobić? No możemy zacząć teraz czynniki o tych samych podstawach razem zbierać. Może zacznijmy od tego, że na początku napiszemy sobie tę stałą, czyli 2 razy pierwiastek z 5. To przepiszę na początek. No a teraz pogrupuję wyrażenia o tych samych podstawach, czyli będę miał tutaj r do 4 trzecie razy r kwadrat. Jak mam iloczyn dwóch wyrażeń o tych samych podstawach, to mogę po prostu te wykładniki do siebie dodać, czyli będę miał r, no i muszę dodać 4 trzecie do... Do dwójki, może tu z boku sobie napiszę: 4 trzecie dodać do dwójki to to jest to samo co 4 trzecie dodać 6 trzecich, czyli to będzie 10 trzecich. Czyli będzie R do wykładnika 10 trzecich. No, bo tutaj mogę oczywiście też wyłączyć całości i napisać, że to jest 3, 1 trzecia, z czego też może za chwilę skorzystamy, żeby zapisać to jeszcze trochę innej postaci. No, i zostają nam jeszcze te czynniki, które zawierają s. No i one są tutaj. Więc mamy s do 6 razy s kwadrat. No to mogę znowu dodać te wykładniki, czyli napisać, że to jest s do potęgi 8 razy pierwiastek z s. No i ktoś mógłby uznać, że to już jest uproszczone wyrażenie. No, ale ja bym jeszcze chciał to troszkę inaczej zapisać. Może tak. Jedna z tych postaci, która może być jeszcze prostsza, polega na tym, żeby dodać te wykładniki, które są tutaj przy S. No mamy S do 8 razy pierwiastek z S, czyli S do 1,2. Czyli mogę napisać, że to jest to samo, co dwa pierwiastki z 5, R do potęgi 10 trzecich. No a S do 8 razy pierwiastek z S, to jest to samo, co S do potęgi 8 dodać jedna druga, czyli 16 drugich. Dodać jedna druga, co daje razem 17 drugich. No i to jest jedna z takich postaci, która, której prostota na tym polega, że mamy tutaj minimalną liczbę czynników. Mamy jakąś stałą, dwa pierwiastki z pięciu, razy R do jakiegoś wykładnika, razy S do jakiegoś wykładnika. No ale ktoś mógłby powiedzieć, że inna postać jest dla niego prostsza i mógłby właśnie chcieć wyłączyć części całkowite tych wykładników i ułamkowe. No i wiemy, że 10 trzecich to jest to samo. Co 3 i 1 trzecia, więc również można by to było zapisać w postaci takiej, że to jest dwa pierwiastki z 5. Teraz r do 10 trzecich to jest to samo co r do 3 razy r do 1 trzecia, a r do potęgi 1 trzecia to jest pierwiastek trzeciego stopnia z r. No i razy s do 8 razy pierwiastek z s. No i to jest druga taka forma, która mogłaby być uznana za prostszą. No i zaleta jest taka, że tutaj mamy r i s w wykładnikach całkowitych pomnożone przez ewentualnie jakieś pierwiastki. No mi się bardziej podoba ta postać, gdzie mamy po prostu r do jakiegoś wykładnika, s do jakiegoś wykładnika, no ale to jest kwestia gustu, ktoś, ktoś mógłby uznać tę postać za prostszą.